Cześć wam w sobotę. Zaraz wam pokażę, jak tam wygląda dach. A tutaj od razu mówię, materiał nie jest w ten sposób sponsorowany. Dzięki wam się to robiłem w końcu mieszadła z YouTube'a. Powiedzmy. Zakupiłem sobie sam prywatnie, nie dostałem. Szukałem, nie wiedziałem jakie, czy jakieś całkiem tanie, czy jakieś trochę lepsze. Więc myślę, że to powiedzmy takie coś, powiedzmy jakieś ala. Firma jest, jest długi kabel, miętki, naprawdę jest długi, więc jest fajnie, nie będzie trzeba zaraz przy dupie z przedłużaczem, są dwa mieszadła 140 i to jest ten chyba najmocniejszy, bo jest wersja jakaś słabsza, 1600, model, kurna, co to jest, który to jest model? Wynajmniej SN 202201 G00380. Nie wiem, czy to jest model, czy co to jest. Grafita. W zestawie jest to, co widzicie w opakowaniu. Dwa mieszadła 140. Jest dwubiegowe. Właśnie zależało mi na tym, żeby miało dwa biegi. I naprawdę płynna regulacja prędkości. Największą wadą chyba tego urządzenia, bo już sprawdzałem, czy w ogóle działa, jest to, że jest dosyć głośne. I będą plecy boleć, chociaż ja już mieszadłem, ale nie u mnie. Ale ja bym sobie chyba to robił dłuższą tą. Naprawdę plecy będą boleć, bo cały czas trzeba być nachylonym. A tak, żeby sobie spokojnie mieszać, to też tak nie za bardzo. Ale mogłoby być z 10-15 cm dłuższe. Nie wiem, jaka jest wysokość standardowa innych, czy tam oryginalnych tych mieszadeł. Tu chyba to rączek od początku mieszadła jest 70 parę centymetrów. To rączek. Mogłoby być 80 parę. By było lepiej. Zaraz wam pokażę dach.
Nie wiem, co wam ostatnio pokazywałem, bo dawno mnie tu nie było. Nie było mnie chyba 7 dni, coś w tym stylu. Więc tak, ta strona wygląda tak. Brzydko jest to odgromienie, moim zdaniem. Ale ja też nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać. Pytał się z której strony inny, ja mówię, nie wiem, jakiej odległości. Mówię, ja nie wiem, bo ja nie wiem, jak się robi. Więc zrobił to, jak zrobił. Drut jest aluminiowy. Wszystkie te połączenia, to co idzie, są w kolorze robione. Myślałem nad drutem też czarnym, ale cena nie jest chyba adekwatna do tego. Teraz się na to zwraca uwagę, a później nawet nie będziecie na to patrzeć, że tu jest to odgromienie. Ciekawe tylko, jak ta góra będzie wyglądać. A to ja wam pokażę drugą stronę. Ale zanim wam pokażę... Musiałem gonić to wczoraj do żagania. Wymienić 4 dachówki kręcowe. Po się okazało, że to nie była Monza Plus na 4 sztukach, właśnie w takich paczkach, tylko chyba Piemont. On ma niższe te garby na pewno. Nie wiem, czy czymś tam się jeszcze różni. I od spodu tutaj jest inaczej trochę zrobiony. A i te zamki ma inne. Ma takie wypusty. Ja to przezauważyłem, bo coś takiego jak tu. Tylko sprawdzę, jak one wyglądają. A ostra była jazda, po 1,5 godziny jechałem. Po 4 dachówki, czujecie motyw? 1,5 godziny. W jedną stronę. Masakra. Tylko, że dzisiaj mieli robić dach. Ale że od rana padało, to pewnie w ogóle już nie przyjadą. Znając życie. O Jezu. Zobaczymy, czy się dadzą zrobić w Pampuko. Powiem, co oni chcą od tych dachówek, jak one są dobre. Nie wiem, co wymyślają. Dlatego je rozpakowuję. Chyba samo nie spadnie, nie? Chyba nie. Dobra, niech se leżą i czekają. O, tam jest dachówka przytarta, ale z drabiny sięgnę akurat, żeby pomalować na czarno. Ta czarna blacha pod tą dachówką krawęciową robi robotę. Tylko te krokwie mnie tu wkurzają, bo miało być to pomalowane inaczej. Wyszło jak zwykle. Jeden na drugiego zwalił, czemu nie pomalował. I porobili sacieki, jeszcze nie dokładnie jest to pomalowane. Czyli pewnie przy robieniu ocieplenia będzie trzeba coś tu poprawiać, albo w ogóle zmienić kolor. Bo ja znam szycie, to zaraz zacznie się łuszczyć, albo wybarwiać od słońca. Zobaczymy, co się będzie z tym działo. A tak wygląda ta strona. Właśnie na tamtą stronę brakowało tych krawędziówek. Jak to przepoliczyłem, tam powinna zostać jedna w zapasie, z tej strony powinny zostać 2 w zapasie krawędziowe. Dachówki, o ile... a która tam powinna iść? Nie, jeżeli coś, to tamta powinna iść. Aha. Czyli o jedną źle policzyłem. Pochodzi tam te połączenia do budówki, nie? Bo nie wiedziałem, jak tam, czy będą szły krawędziowe, czy nie. No, w tej chwili to wygląda tak. Inna założona, tylko trzeba ułożyć dachówkę. Dachówki chyba powinno zostać. Miejmy taką nadzieję, że zostanie, a nie zabraknie. Bo tu dosyć sporo okien idzie z tej strony. A ja jak zwykle nie wiem, za co mam się zabrać. Znowu burdel zrobiłem. I jak to zwykle bywa, ale na pewno muszę wykopać tam dziurę, bo światłowód musi wejść do domu, a nie chcę przez ścianę
ziewiecić, tak żeby wchodził na fundament na zewnątrz, szedł po fundamencie i wchodził w ścianę. Chcę spróbować zrobić tak, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby wchodził pod fundamentem. I tutaj peszel wyciągnę gdzieś z tej strony, bo on gdzieś tutaj był wtedy. Bodajże jest tu dziura. Bynajmniej gdzieś tutaj był. Ja to przepamiętam. Chyba, że tutaj cię to załatane. I tutaj gdzieś tu będzie ta puszka na ścianie. Nieważne co tu będzie. Od tej puszki puści się już światłowodem do switcha, który prawdopodobnie będzie się znajdował po tamtej stronie drzwi, czyli w części dobudowanej. I tutaj będzie cały router i wszystko z tej strony, bo nie chcę, mimo tego, że mi starczy tego przewodu od światłowodu całego, żeby przeciągnąć spokojnie tutaj dołem w peszlu i wyciągnąć tutaj bezpośrednio. Ale cokolwiek mi się wydarzyło, to wiecie, lepiej mieć ten zapas, to ja wolę sobie tam pozwijać nawet pod ziemią krążek tego światłowodu, tak żeby wystarczyło jego uciąć i na przykład dospawać od nowa, zespawać końcówkę i przeprowadzić do środka peszelkiem, czy nawet tu w środku peszel podciągnąć i spawać, niż jakby miało później jakiś być kłopot i się okaże, że nie można jego tu już naciągnąć w tą stronę, tak? No wszystko będzie z tej strony, Wi-Fi też będzie prawdopodobnie w tej części dobudowanej, nie tu, w środku, z tego względu, że mi zależy na tym, żeby mieć zasięg Wi-Fi w stronę podwórka, a nie żeby sąsiedzi mieli moje Wi-Fi. W ten, coś takiego. Bo wcześniej miałem modem tutaj, przy tym oknie stał, a tam na podwórku nie miałem Wi-Fi, a sąsiedzi mieli moje Wi-Fi. Bo tu kilka ścian jest, a tam tylko było, była jedna ściana i okno. To zabieram się prawdopodobnie teraz za to kopanie. No to kopiemy. Może ściana się nie zawali. Będzie trzeba to zalać wodą później, żeby zagęścić. I tak w ogóle się boję, czy to, mimo tego, że to tyle lat leży, to i tak się boję, czy to coś nie będzie tutaj siadać. Nie powinno po tylu latach, bo to jest sypkie. Ale wiecie, teoretycznie teoria teorią, praktyka może pokazać całkiem coś innego. Może jakiś skarb tu znajdę. No tak, tylko czy ja się tak w ogóle to kopię tam? Przecież to muszę bardzo głęboko zejść. Praktycznie na wysokość szpadla. Chyba to nie jest dobry pomysł, bo będzie się obsypywać. Chyba, że zaraz coś wymyślę innego. Bo ten piasek tutaj był przynoszony. To nie jest oryginalny. Po prostu tu było wypełniane. Więc tutaj może być tak naprawdę wszystko. Łącznie z korzeniami, jak widać, z zewnątrz. Oby tylko żadnych granatów nie było. O, już coś na coś trafiam, jakiś gruz. Trzeba odkurzaczem wyciągnąć, taką dziurę zrobić. Zaraz się zawali, ja już to czuję. Już się obsypuje. Trzeba coś wymyśleć. Jednak to był głupi pomysł. Bo się zawaliło, to ja wsadziłem, widzicie, kanalizacyjną rurkę
I od drugiej strony udało mi się. Odkurzaczem wyciągałem ten piach ze środka tam. A z drugiej strony wygląda to tak. Fundament się wali, bo wypadł kamień. Czyli normalka. Potem na samym dnie są tak przeżarte przez robaki, że tu prawie w ogóle saprawy nie ma i przez korzenie. Jeszcze ta praktycznie dolna część, która jest w ziemi. Mogę szczerze powiedzieć, że one wszystkie są luźne. Tylko góra jest zespolona, a to wszystko jest rozwalone przez korzenie, robactwo. Tak to wygląda. I gdzieś tam jest ta właśnie rura wsadzona pod spodem. A tu idzie światłowód wokół budynku i tam to gospodarczego. Muszę się chyba trochę w tą stronę przesunąć, bo za daleko poszłem w tamtą. Jeszcze z dwa razy szpadelkiem wyciągnę i powinno być ok. A przynajmniej mam taką nadzieję. Co tu tak ciemno? A to ja najlepsze. Jak to cholestwo stamtąd wyciągnąć? Tylko się nie zawal. Proszę cię. Nie ma chętnego, żeby pociąg popchał z drugiej strony? Aha. Ręką nie dosięgnę. Wiem co zrobię. Chyba. O, ale mam sznurek. Ale co mi da sznurek? Chodź tu jeszcze kawałek, tak żebym cię dosięgnął. Mamy to i jak najłagodniej, bo to też nie jest giętkie, żeby nie było problemu z przepychaniem. To się zrobi praktycznie na wprost. Tu się zostawi ten sapas, tu się wykręci, wejdzie się tam. Z drugiej strony się zrobi sapas i powinno być chyba dobrze. A przynajmniej mam taką nadzieję. Teraz. Trzeba cię tu jakoś zawiązać. Chyba. Będzie się trzymać? Czy się nie będzie trzymać? Bo teraz tego jeszcze robić nie będę, nie? Dopiero po przyrobieniu instalacji, tak żebym miał prąd w środku. To dopiero wtedy będę przepychał światłowód. No bo ja tu używam internetu, ja by nie patrzeć. A nie chcę, żeby mi tam teraz przeszkadzał ten modem. Ej, ej, ej. Jeszcze jeden supełek. Może się linka przyda, może nie. Lepiej mieć niż nie mieć. I tak nie wiem, czy mi się uda ten światłowód bez uszkodzenia jego. No przepchać. Bo on ma zarobioną już końcówkę. A ta końcówka jest tak delikatna, że patrz na mnie nie dotykaj. Ale może się uda. Dobra,
więcej nie ma sensu. Niech to sobie łagodnie leży. O. A tamtą myłkę to chyba zostawię. Tutaj kosa sypie. Czy zasypać całość? Nie wiem. Szczerze mówiąc. Jak najłagodniej. Chwila, puścimy cię gdzieś tu. Ja, na wypadek, jakby coś się miało zasypać. Myślę, że będzie. Uciąłem trochę za długie, ale akurat w tym miejscu jest ajot uszkodzony, rozteptany czy załamany. Tej tarpy musiało iść do obcięcia. Dobra, jedna końcówka zabezpieczona, żeby nie uciekło. I tniemy żyłeczkę. Nie wiem, czy to wyciągać, żeby to zasypać, czy zostawić tą myłkę w środku. Boję się, że się zapadnie, ale chyba ją zostawię. Bo nie chcę, żeby przypadkiem ten piach zacznie się obsypywać, żeby gdzieś mi tam to mocno tego ajota zagięło. Tak, żeby było jak najbardziej łagodnie. Teraz weźmy to, chyba zapiankuję. A po coś tam włożę. Tak, żeby można było to zasypać ziemią. Wyciągam, co się da z pianki. I to w sensie dosłownym. Już dawno powinienem ją wymienić. Ale jak widać, tutaj dziurę zaglajstrowałem. Jeszcze coś tu leci. A tu dałem... Bo chyba wam nie pokazałem. Redukcję ze 110 na 75, bo akurat miałem jedną niepotrzebną, bo już jej nigdzie nie będę używał. Tak, żeby był mniejszy otwór. Na tu wrzuciłem trochę piachu. W tą 110, tak żeby sama końcówka była zasypana. Tak, żeby przypadkiem ona sama nie siadła i nie przygniotła, nie skrzywiła tego peszla, ajota dokładnie. Z drugiej strony też już jest obsypane, nie całkiem zasypany dołek, bo będę musiał i tak jego później wykopać. Tak tylko zrobiłem, żeby to już tam powiedzmy nie siadło. Ubiłem kołeczkiem mokry piasek. Mam nadzieję, że zda egzamin. Tutaj też pełno w tą rurkę nalałem wody, żeby tam się zakęściło. I myślę, że będzie dobrze. A przynajmniej tak mi się wydaje. Tu oczywiście wykułem, zmoczyłem. Przepłukałem. Chyba będzie trzymać, ale jeszcze jest trochę. Już ją wymęczę do końca, tą piankę. O dziwo, cały czas coś leci. Niby pusta, ale jeszcze coś leci. I od razu myję pistolet, bo nie wiem, jaką będę następną piankę zakładał. Bo mam kilka rodzajów. Sobie będę sprawdzał, która jest w miarę ok. Stosunek jakości do ceny, że tak powiem. Ta jest piekielnie droga, ale mi się podoba z jednej strony, a bo jest bardziej odporna na promienie UV, porobiłem tam nad oknem i do tej pory cały czas wygląda tak samo biała, a klej to styropianu, który tam dawałem, to już zmienił kolor, już się zmienia.
A tak wysoko piankuję, a później będę to wyrywał. Dobra. Też tu jakiś tynk musi przyjść, nie? Żeby mniej tynku. Akcja, normalnie. Zabójcza. 14.30, mam czas do 15.00. Bo dziś, bo znowu mam nocki, jak to zwykle bywa. Dobra, ja to chyba jeszcze tylko zasypię. Tylko wpierw idę umyć pistolet, już wywalę tą piankę. Zasypię to. Zaleję wodą. Niech się ugniata. Zabieram wiertarkę, resztę zostawiam. Może nikomu się nie przyda. Jutro niedziela. Muszę zrobić tu miejsce, bo tu mi przyjedzie wywrotka piachu. Też z daleka przyjedzie ten piach. Z tego względu, że u mnie to na piasku 0,4. Nie wiem jak jest u was, ale u mnie, tak żeby było najbliżej, powiedzieli 60 zł za tonę. 0,4. Tak ją na posadzki. Więc mi się wydaje, że to jest już trochę przegięcie. 60 zł za tonę. Plus jeszcze chyba z 300 wysa przywóz. Tam powiedzmy. I to jeszcze dwa razy, bo musieli jechać. Bo nie, nawet nie wiadomo, czy tyle mają. A tu nic się kopalni blisko nie ma. A na kopalni żwiru, tam piasku, 0,4. Nie wiem, czy 20 zł kosztuje. Po gościu mi przywiezie po 25 zł. Tyle, że 1000 zł muszę dać za transport. No ale to i tak się będzie palcie opłacać, niż jakby mieli mi jechać dwa razy tutaj, gdzie jest blisko. Bo znowu tu dużo więcej za piach chcą. No dobra. To w sumie na razie. I jeszcze jedno takie pytanie. Po ile są u was regipsy? Bo ja się dwa dni temu pytałem, to usiadłem. Powiedzieli mi 35 zł za sztukę. Masakra, za zwykły, piały regips. Jak ja robiłem ten remont tam domu, czy tam mieszkania, to znaczy to też był w sumie dom, to płaciłem nawet nie 15 zł wtedy kosztowały. Więc tu będzie wszystko na wierzchu, nic nie będę robił. Będzie szkoda pieniędzy. To na razie.